Piątek, 5 maja, dzień dobry. Maturzyści pewnie by powiedzieli pierwsze koty za płoty, bo za nimi już egzaminy z języka polskiego, a dzisiaj ciąg dalszy, ale nietypowo, bo nie ma dzisiaj egzaminów z matematyki, tylko z języków obcych w stopniu podstawowym. Egzaminy z matematyki przełożone są na po weekendzie, czyli w przyszły poniedziałek. Matury trwają w tym roku od 4 do 23 maja. Są wyznaczone dwie pory egzaminów, bo o godzinie 9 oraz popołudniowe pory od godziny 14. Matury ustne będą natomiast odbywały się od 10 do 23 maja. Wyniki matur zostaną opublikowane online. No i oczywiście wszyscy czekać będą na te wyniki, ponieważ od tego będzie zależało to, co dalej będą robić ze swoją przyszłością, czy dostaną się na studia. Póki co atmosfera i nastroje u maturzystów są bardzo dobre. Wszyscy są zadowoleni z języka polskiego. Najbardziej, jak zwykle, boją się matematyki, ale matematyka to dopiero po weekendzie, więc jeszcze mogą się douczyć. No i życzymy im, żeby wszystkie egzaminy poszły im jak najlepiej i trzymamy mocno za nich kciuki.